Dzień dobry, moi drodzy. Pogadajmy z Carmen. Witam was w kolejnym odcinku. Jakaś niespokojna. Powiedz mi coś. Co? Bywaj. Bywaj. Siema, mordo. Ja musiałam tutaj przypłynąć. Pożyczyłam pieniądze i... To poważny problem. Nie mogę powiedzieć. Posłuchaj, nie mam zamiaru cię wypytywać. Widzę, że jesteś przygnębiona i przestraszona. Może potrafię pomóc, ale musisz powiedzieć, o co chodzi. Jest pewien mężczyzna, ktoś ważny, również dla mnie. On jest chory i muszę mu pomóc, zanim będzie za późno. Jest wilkołakiem. Nie chcę, żeby ktoś go zabił. Nie bój się, niełatwo zabić wilkołaka. Poza tym wiedźmini nie zawsze zabijają potwory. Jeśli to możliwe, zdejmujemy klątwy i uroki. Jak chciałaś pomóc ukochanemu? Gruba Zocha opowiadała mi, że druidzi znają się na takich sprawach. Przypłynęłam z pieniędzmi, żeby kupić od nich lekarstwo. Rzeczywiście, druidzi mogą pomóc. Wiedźminie? Bagna są niebezpieczne dla mojej młodej dziewczyny. Zapytam druidu o lekarstwo w twoim imieniu. Kolejny quest z odczarowywaniem jakiegoś wilkołaka. Bagna są zbyt niebezpieczne dla młodej dziewczyny. Zapytam druidów o lekarstwo w twoim imieniu. Dziękuję, wiedźminie. Będę czekała w domu. To budynek w slumsach naprzeciwko gospody. Spoko. Czyli muszę udać się do druidów po lekarstwo na likantropii. Co? Tyle? Serio? Wspaniała ulewa. Wspaniała. Wspaniała ulewa Cthulhu Wygtan. Illa Cthulhu illa illa helra. Dobra, nieważne. Pogadajmy może z Waską. Może będzie mi coś nowego do powiedzenia. Wodni panowie są blisko Cthulhu Wygtan. Gdzie Waska? Waska, no nie ukrywa się przede mną. Wiem, co to było? Że tu jesteś. Nic, kontrola. Kontrola wiedźmińska, kontrola. Czy nie macie gula w szafie? Stwierdzono brak gula w szafie. O, Waska! Tu jesteś. Nie cierpisz, słów. Nic dziwnego. Waska? Nie. Nie ten debil! Witaj, biały wilku. Wiele się zmieniło, odkąd się ostatnio widzieliśmy. Na bagnach pojawili się miastowi. Nic gorszego nie mogło nas spotkać. Rzeczywiście. Co to za obcy? Wysuszeni. Rozumiem. To straszne. Przepędzili drwali, wielu zabili. Porywają ludzi. Panowie się gniewają. Tylko druidzi zostali w swoim gaju. Co jeszcze się działo? Wielka bitwa była. Człowiek z ogniem w duszy przeciw elfiemu panu stanął. Wielu do panów odeszło. Kto wygrał? Mokradła pochłonęły trupy. Panowie zwyciężyli. Chwała im. No tak. Wasko, mam jeszcze pytanie. Tak. Jak Cthulhu zawsze zwyciężają. Opowiedz mi jeszcze o bitwie. Opowiedz mi jeszcze o bitwie. Człowiek o płonącej duszy sprowadził swych zakutych w stal braci na bagna. Rozgniewali panów i ciemna woda zamknęła się nad ich głowami. Cthulhu ich zaatakowali. Przez cienie lekkim krokiem przemyka, a serce zżera mu nienawiść, wyszedł im na spotkanie. I starli się w walce okrutnej, strasznej, czerwienią od męty barwiąc. Kto wygrał, zapytasz? Ogień czy cień? Odpowiem. Żaden z nich. Dziękuję. Chcesz jeszcze? Tak, słyszałem, że macie problemy. Chyba nie z utopcami. Słyszałem, że macie problemy. Chyba nie z utopcami. O, złocieńki. Z utopcami owszem, spokój, ale teraz mamy inny problem. Słucham. Za odpowiednią cenę będzie rozwiązany. Bandyci ze znakiem salamandry porywają moich ludzi. Zmuszają do szukania ziół. Panowie są zagniewani. Znak salamandry? To zmienia postać rzeczy. Rozdzielili porwanych na grupy i zmuszają do zbierania ziół.
Każda grupa jest strzeżona przez uzbrojonych poganiaczy. Gdzie pracują? Widziałam grupy pracujące przy zawalonych. Ich szefem jest ro... Zajmę się. Ty jest czeglawy w trzech miejscach, dobra. Silny styl na Kikimory. Jest moim zdaniem najlepszy, moi drodzy. Pazury Kikimor, bardzo dobrze. Teraz zadanie, quest poboczny. To jest jako quest główny? Zawalonej wiewy. Zawalone wiewy jest w tę stronę. Przy okazji Geralt, zmień miecz mowy na stalowy. I od razu sobie tam pójdziemy. Albo na srebrny z powrotem. Kikimora robotnica, dobrze, bo Kikimora robotnica mamy do questu. Dużo Kikimor. Dobrze, dużo expa. Dobra, kolejną Kikimorę bym załatwił. Dobrze, wiedzę, że potwory też walczą między sobą. Teraz kolejna Kikimora. Chodź tu! Daj dwa expa! Ja chcę cię zabić! Teraz styl grupowy. Miecz srebrny, weź styl grupowy, dziękuję. Miecz srebrny, idioto! Dziękuję. Ale ich rozpiwyło. I styl silny. No to mam pazury Kikimor. Kolejny quest wykonany, to czego jeszcze nie mam? W questach pobocznych. Kuroliszki Wiwerny oraz Kływ Lederów. Oraz Soki Archespora. Nie wiem gdzie rosną Archespory, ale pewnie gdzieś też na bagnach. Ciach, ciach. Może przy okazji znajdę.
Grupa pracująca przy zawalonej wieży. Mam was. Chodźcie. Teraz stylem szybkim rozkładamy nadzorcę. Ceglawy teraz będą mi wdzięczni. Siema, chłopie! Białowłosy, w samą porę. Możecie wracać do domów. Obyś nigdy nie zaznał suszy. Zanim odejdziecie, opowiedzcie mi o salamandrze. Zbieraliśmy dla tych bandytów zioła. Chyba na Fistech, tak kiedyś podsłuchałem. Ponoć grup jest więcej. Jedna pracuje w jaskini, niedaleko przesieki. Salamandra zajmuje się handlem narkotyków. To nie byli kompletnie wyzwaniem, moi drodzy. Tam są wiwerny królewskie, ale to nimi zajmiemy się, moi drodzy, później. Rośliny bagienne, te książki już mam, niestety, albo istety. Yeah, whatever. Czy to jest ta jaskinia? Bo innej nie widzę na tej mapie. Dobra, to chodźmy teraz do tej jaskini. Wiwernami królewskimi myślę, że zajmę się kiedy indziej, moi drodzy. Szczerze mówiąc, to chciałbym na nie to sobie widzieć jeszcze jeden level. Podejść na nie w nocy, kiedy natężenie znaku będzie większe. Sporo blody gizerów, ominę was. Nie lubię was, po prostu nie lubię z wami walczyć. Nie, po prostu nie. To jest niemiłe. Nie lubię was. To jest chyba ta jaskinia. A i wypadałoby pierw zapisać, ale ostatnio nie byli trudni. Dobra, to teraz zrobię save, ale robi się autosave. Dobra, luzik. Na was styl silny. Luzik, pomoc widzie. No, panie nadzorca, chodź, zatańczymy. O, siema mordy. Pomoc, nareszcie. Panowie cię zesłali. Pewnie mam glejt od Cthulhu. Słyszycie, chłopy? Wracamy do domów. Zanim odejdziecie, opowiedzcie mi o salamandrze. Trzymali nas w obozowisku.
Pracujących grup jest więcej. Jedną z nich można podobno znaleźć w pobliżu dawnej przesieki. Dzięki. Kali chłopiec. Oto posłaniec panów podnosi mnie z klęczek, zrywa i precz ciska kajdany. Cześć, mały. To ty jesteś zaginionym dzieckiem cyglarzy? Nad obcymi wodami siedziałem i płakałem, wspominając ojczyznę. Poeta? Nie porwali cię ani druidzi, ani driada. Niech będzie błogosławiony, który niesie miecz nieprzyjaciołom moim. Poeta! Nie ma za co. Szoruj do domu. Sienkiewicz, kurde. Bo któż jest ponad panami? Tak, do widzenia. Cthulhu jest ponad panami. Tak, sweet Cthulhu, tak, sweet Cthulhu jest ponad panami. Fuck yeah. Dobra, zewrij to, Geralcie, bo wart jest mało warte. A pierścień jest zawsze więcej wart. Wryj! Oczywiście, plaster miodu musiałeś wziąć. Miodu! Dajcie mi miodu! Weź pierścień. I się kończy miejsce w moim zakichanym ekwipunku. Jest coś, co mogę zewrzeć. Daj mi pierścień. Będę wywalał warcie i brał w te pierścienie i inne pizdolety. I rozejrzałbym się. Tutaj mamy tutaj jakieś nowe potworki, coś do wyfarmienia czegoś, whatever. Trzecia grupa jest koło przesieki. W okazji, jak wrócę do Waski, to koniecznie muszę cokolwiek u niej przehandlować. A! Czyli jaskinia, widzę, że pojawia się na nowo. To chodźmy w głąb jaskini. Kuroliszki, dobra, mam. Mam questa na kuroliszki, więc. Table. Bo nie chciałbym powtarzać tych dialogów z tymi durnymi wieściakami. I kuroliszki są na srebrne szybki, o ile mnie pamięć nie myli. Dobra. To ile piór kuroliska muszę pozyskać? Dwuręczny topór stalowy. To myślę, że będzie więcej wart od tego miecza. Ten topór warana. Kolejne dwa kuroliszki. Nawet trzy chyba. To przy okazji quest związany z kuroliszkiem. Kuroliszkami sobie wykonam. Nice, czyli musimy się zgłosić teraz do skryby po nagrodę. Przy okazji wykonaliśmy quest
tym malcem, który wrócił do domu. Dobra. Więcej kuroliwków, powiadacie. Więcej expa. Dawaj pióra. Łatwo mi się je teraz na... w tym etapie gry morduje. Psilocyb? I grzybek halucynek, jaki sobie podniosłem. Ale dobrze, mam kolejny quest, taki typowo zbieracki zrobiony. Na tej ty co miałeś? A, troszkę zwykłych rzeczy. I kolejne pióro króliwka w moim ekwipunku. Dobra, pora się uporać, moi drodzy, teraz. Z tymi ziutkami, którzy pracują. Wyprze siece. Dobrze, quest na kuroliwki wykonany, ale w pizdu ciemno. Tu jakieś kolejne przejście? Nie, zawalone. Na pewno? Na pewno, ale wolałem się upewnić. Żeby być pewnym na 200%. A, zastanawiałem się, czemu drwali nie ma, drwale ubici, wymordowani. A to ci niespodzianka, to ci heca. Pesieka drwali jest tutaj. No, stosunkowo niedaleko. Jeszcze skoczę do droidów sobie. O ten. Siema mordy. Geralt, miecz stalowy, styl silny. Na tych tępych cieciów. A spróbuję, jakby się ich się kosiło grupówką. Dobra, kolejni nie żyją. Dzięki niech będą panom. Nasz wybawca. Jesteście wolni. Jak możemy się odwdzięczyć? Co wiecie o Salamandrze? Założyli bazę w dawnym obozowisku nieludzi. Rozplenili się jak robactwo.
Potrzeba armii, żeby ich stamtąd wykurzyć. Wejście do obozu to samobójstwo. Dziękuję. Tygnet. Dobra, Geralcie, wywódź rybki. Pierwsza rybka jest, prawda, jest oczywiście słodka, ale wywódź. Weźmiemy to. Weźmiemy pierścień. Kolejny ładny kamyczek. I za co ładny kamyczek? Za to. Sporo będę miał biżuterii do sprzedawania, to będzie sporo kasy. Powiedzmy sobie na książki. Tak, bo Wiedźmin lubi być uczonym Wiedźminem. I będziemy mieli sporo różnych nagród za questy. Teraz do obozu druidów, gdzie przeleciał. Pogadać, czy nie mają leku na lekantropię. Lek na lekantropię tej Wiedźminem, odczucia w uroki. Nie mamy, to twoja działka. Już słyszę taką gadkę, bo to nie może być tak proste. Dosłownie, ja już słyszę tę gadkę. To starszy druid? Siema mordo, co ci mówię? Aha, srutu. Tak. Przychodzę w imieniu kobiety imieniem Carmen. Jej ukochany zmienia się nocą w wilkołaka. Przychodzę w imieniu kobiety o imieniu Carmen. Jej ukochany zmienia się nocą w wilkołaka. Jesteś Wiedźminem. No, wiedziałem! Powinieneś się znać na leczeniu lykantropii. Przecież straciłem pamięć. Może kiedyś znałem sposób na przełamanie klątwy, ale teraz nie potrafię pomóc. No tak, mówiłeś o tym. Moja starcza pamięć też zawodzi. Ale wracając do sprawy. Znam kilka sposobów na lykantropię, choć żadnego nie wypróbowałem osobiście. Myślałem o magicznym leku, może eliksirze. Nie zdołam przyrządzić takiego leku. Może dobry alchemik potrafi. Jeśli znasz jakiegoś, to zapytaj koniecznie. Słyszałem natomiast, że w przypadku klątwy zmiany postaci pomaga koszula z blekotu. Koszula z blekotu? Tak. Był precedens braci zamienionych w łabędzie. A może to były dzikie kaczki? Nieważne. Nazbieraj dla panienki Carmen liści blekotu. 5 powinno wystarczyć. Niech utka z nich koszulę, a jej wybrany powinien przespać w niej noc. Dziękuję za radę. Jest jeszcze jeden sposób, ludowy. Wstydzę się o nim opowiadać zawodowcowi, ale rzetelność tego wymaga. Podobno prawdziwa miłość pozwala przemienić bestię w człowieka. Miłość czysta i bezwarunkowa. Zapamiętam i tę radę. Pamiętaj tylko o jednej rzeczy, Wiedźminie. Wilkołactwo to coś na kształt choroby, która toczy serce coraz głębiej. Zanim spróbujesz zdjąć klątwę... Dlaczego? Inaczej nawet odczarowany będzie mordował ludzi i pozostanie jedynie potworem. Rozumiem. Postaram się odkryć tożsamość wilkołaka. Tak, biały wilku? Bywaj. Bywaj. Siema, mordo. No to już. Mamy dodatkowe informacje odnośnie questu, a teraz ja bym chciał się udać do tych fanatyków Cthulhu. Żeby z nimi sobie uciąć pogawędkę. Masa blode gizeru, nie lubię was. Nie lubię was. Ble. No w pizdu was nie lubię, więc będę was unikał.
Dobra, teraz tędy. Ale obrażenia, kurczę, Glaive, nie tym mieczem, Geralt. Dosłownie pfe arcyepickie. Waska, gdzie jest tutaj Waska? Waska! Tu byłaś zazwyczaj. Nie ma nic do roboty. Odsuń się, debilu, dziękuję. Ci dalej się modlą, a ta Waska sobie siedzi. Chyba znalazłem wasze zaginione dziecko. Dzięki ci, biały wilku. Ocaliłeś tego, który rozmawia z panami. Trudno się z nim porozumieć. Powiedziane zostało. Kto zamysł panów zrozumie, ten samotny pośród tłumu będzie, bo myśli ich niczym wiry w głębinach. Rozumiem, że zawsze taki był. Z utopionej kobiety zrodzony, gdy czas nadejdzie, weźmie we władanie wszystkich, którzy kroczą ścieżką przez panów wytyczoną i do podwodnego królestwa zaprowadzi. Czyli... Cieszę się, że mogłem pomóc. I ocaliliśmy niechcący przyszłego kapłana Dagona, który będzie wymagał tak zwanej trzeciej przysięgi Dagona i ruchania rybki w pipkę tak zwanej. Czyli branie sobie za wody rybek, znaczy wodianoi i płodzenia z nimi dzieci, które będą hybrydami. Brawo. Ocaliłem super gościa, który co prawda jest jeszcze dzieciakiem, ale co z niego wyrośnie? Ojeju. Uwolniłem wszystkich ceglarzy, dzięki nim wiem więcej o obozie Salamandry. Uwolniłem wszystkich ceglarzy. Dzięki nim wiem więcej o obozie Salamandry. Dziękuję, białowłosy. Wszystkie skarby świata nie wystarczą, by wynagrodzić twoją odwagę. Jeśli istotnie chcesz dopaść wszystkich bandytów... Dobra. Tak zrobię. Zastanawiałam się nad nagrodą i już wiem, że zasługujesz na najlepsze, co możemy ci dać. Posuwanie rybki. Oto błogosławię cię błogosławieństwem panów i przyjmuję do naszej wspólnoty. Od tej chwili możesz nurzać się w świętych wodach bagna z radością w sercu. Ale jesteś... Zaprawdę czuję się zaszczycony, bo któż jest ponad panami? Ale kurde. No i mam jakieś hymny faleństwa i rozpaczy. Co to było? No i mam level up. Posprzedałbym ci cokolwiek. Kobito. Dobra, mogę ci posprzedawać niepotrzebne rzeczy. Przy okazji wziąłbym te hymny. I dobrze by było rozdać sobie talenta, ale najpierw przeczytamy hymny szaleństwa i rozpaczy. Albo nie, moi drodzy, to w nas...